Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Ink. Dawno mi tutaj nie było z tego typu serią, gdzie pokazuję, co się dzieje podczas tatuowania. Po prostu nie było mnie, ale jestem. Dzisiaj próbujemy przenieść, albo inaczej przeniesiemy ten wzór na udo. Jak nam to wyjdzie? Co z tego wyjdzie? Jak to będzie? Czy będzie bolało? To się okaże, także lecimy. Wzór z iPada wrzucam na komputera. I ten wzór ma być na całym udzie, więc on musi być dosyć duży. Spróbujemy go zrobić maksymalnie duży. Czyli powiedzmy tak. Ok. I teraz idzie w druk. Brother. I lecimy. Leci czy nie leci? Powinno lecieć. Rozgrzewa się. Tutaj Martin, który nagrywa, zaraz to przyjmie na... Co tu? Zlecenie? Na swoją nogę. Tak, o, zlecenie dałem. O! Sprawdzimy na udzie. Daj na to, podnieś udo. Wielkość może być? Mi się wydaje, że taka jest ok. Trochę większe jeszcze zrobimy. A nie jest okej, tak? Delikatnie kontrolnie większe. Ja to jeszcze przygotuję pod... Ja to jeszcze przygotuję pod... To, żeby wrzucić to w inną drukarkę. Stencil, printering. Tak, potrzymaj. Także zaraz widzimy się już na stanowisku roboczym. Koniec pracy. Jest szantrapa z różą, tak nazwaliśmy tę pracę. Bolało? Troszeczkę bolało. To nic, zapraszam na dziarę do pracowni tatuażu By Projekt Ink w Przyborku. To co? Zapraszamy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału do końca. Jest mi niezmiernie miło, że mogę znowu dla was nagrywać, bo miałem faktycznie chwilkę przerwy. I co robiłem w tym czasie? No w tym czasie dużo tatuowałem, w tym czasie 3 miesiące byłem bez pracy, bo był koronawirus. Co jeszcze robiłem? Drobne tam nagrywki były jednak na kanale, ale nie w tym temacie. Nie podczas tatuowania, bo takie materiały się pojawiły w listopadzie, w grudniu 2019, gdy powstała pracownia. A teraz znowu chciałbym wrócić, pokazywać wam, jak to się dzieje, bo dużo tatuowałem, zajmowałem się rozwojem osobistym pod kątem oczywiście tatuażu. No i co? Działaliśmy tutaj z Tomkiem ostro, teraz z nami też tatuuje Alex, młody perspektywistyczny tatuator, również z Opolszczyzny. No i co? Obserwujcie Projekt Ink na Instagramie, na Facebooku, dajcie suba i też działam na TikToku, bo to jest bardzo fajne miejsce, aby chociażby fajnie montować filmiki z odbijania kalek bądź z innych krzywych akcji, które dzieją się w salonie. Zapraszam również do zakupu koszulki mocno limitowanej edycji przy współpracy z Ink4U. To jest PT Ink. To jest designerskie logo, które wymyślił Tomek, jeszcze wymyślę ja, jeszcze Alex. Z tyłu mniej więcej wygląda to tak, widzicie? Również to logo jest, więc jeżeli chcecie, napiszcie maila bądź odezwijcie się na Facebooku, na Instagramie. No i co? Zapraszam również na tatuaże do nas, bo robimy je chyba fajnie. Pozdrawiam.